audycję. Mariusz Szpakowski, Filipiny, Bohol, Karman, życie na Filipinach. Plan na dzisiaj. Musimy rozpakować paczkę. Chcemy. Od Bodzia. Druga sprawa, muszę oczyścić filtry wodne. No i do lekarza, iż chory jestem, wiecie. Ciśnienie mamy bardzo małe. Trzeba te filtry przyczyścić. Oczywiście jedyną osobą, która robi to w domu, jestem ja, ale takie. Jak na przykład odkręcimy wodę teraz w domu, no to woda w domu nie będzie leciała, tylko tutaj. Dlaczego do lekarza? Od 2 dni miałem zawroty głowy. Pamiętacie, kiedyś miałem coś takiego, mówiłem wam, że mi się w głowie kręci, no to teraz to znowu zaczęło. Nie było tego i znowu jest. Idę i po prostu kręci mi się tak, że ciężko mi na nogach ustać. Myślę, że to jest spowodowane po prostu, chyba nie wiem, osłabieniem organizmu, przeziębieniem, bo jestem chory. Tu gardło, głowa, po prostu przeziębiłem się. Tak, na Filipinach się można przeziębić. Albo druga sprawa, myślę, że po prostu to co tam mówiłem w filmie 2 czy tam 3 dni temu, te całe jakieś tam dramaty, to też może mieć wpływ na to, że po prostu chorujemy albo nie. Jak człowiek ma spokój w głowie, to i choroby się nie czepiają. Właśnie, Vanessa, królewna moja. What you have? Klasy? Yeah. Szkołę? Nie? Yeah? And I finished the school. I got glasses. Oh. Powiedz, idę do szkoły. Idę do szkoły. Idę do szkoły. Super. Uczysz się. Więc taki dzień jak co dzień. Jak się przyciąga, padła. No, chcesz smaczkę? Jak się patrzy na mnie. Już nie jecha, że tu. No. Nie chcę. Śpij. Powiem wam, że muszę trochę uważać. Nie chciałbym, żeby Oli czy Vanessa złapały coś czy tam Dominika. Jak staram się nie podchodzić za blisko, ale to chyba nie ominie tego. Zawsze ktoś z nas chory, to zaraz cały dom choruje. Także ciebie też to chyba synku czeka. No, strasznie słabo się czuję, taki wyczerpany jestem, że daj spokój. Tutaj jest ta paczuszka od Bodzia. Wczoraj już nie rozpakowywaliśmy, mówię do dziewczyn, że dzisiaj się rozpakuje w dzień. Co tam szpaku? Dziewczyny pralkę włączyły. Nie działa, nie ma wody. A jeszcze wiedzą, że jest małe ciśnienie, to odkręciły tu wodę. No i nie idzie do pralki woda. No, a teraz to nawet nie mogę nic zrobić. Muszę chyba poczekać. No, dziewczyny się biorą za otwieranie. No i... Może być trochę głośno, bo wiatraki chodzą, także sorki. Ok, Danika, open it. What did you say, Vanessa? I cannot see the package. Yeah. Wieszaki, hunger. Yes. Skarpetki. Okay. This is for me. To check the pH in the soil. Bodzio, dziękuję bardzo. To nam się przyda.
na bank. Dzięki, dzięki. What is this? Flashback. Yeah, this is lunch. What is this, baby? Ah, this is. You have oh, paprika, proszę bardzo. Yes. And so there's seeds inside. Can I it's take? It's a radish, yeah? I don't know. What is the... Take the other one, baby. Because... What is this? Weed. Joking. Jak zioło wygląda. Jak to grow seeds. We have wow. We have super. You can draw. Can I see? O, nie znam niemieckiego. Daddy, look. Jak krem. O, Vanessa, książki. Chodź, baby. Don't lose, Vanessa, okay? You need to care. Wow. You need to care. Okay. Haribo. Yeah. Christmas. Oli, proszę bardzo. Wstał już łóżek. When he will eat. Buciki. Ale dobry rozmiar. Gusa is good, ha? Huh? No. Ha? Huh? It's okay. It's okay. It's big, Danika. Kochany. Pendaga to? Pendaga. Wow, wow. Pendaga to. Vanessa, wait, baby. We will open them in it all, okay? Because maybe you can damage something there, I don't know. Zaraz jej pomożemy. I don't know. Mystery box. Mystery box? Daddy, do. Wow. Haribo. Żelki. Ah, this is clothes for Vanessa. Nice. Clothes for Vanessa. No, ta czekolada dobra jest. Vanessa, fiu, fiu, fiu. Ho, ho, ho. Ale prezentów Bodzie żeś nakupował.
chłopie. Bodzie, dzięki wielkie. Oli, jak patrzy. Czekolada. No to teraz dziewczyny przytyją mi parę kilo. You will get extra few kilo now after all this snacks, huh? What is that, baby? What? Chocolate. Chocolate, yeah? Ah. Ah, this is good. Bardzo dużo czekolad. No mówię, no. Pupa urośnie. Eh? Anika? Pupa urośnie trochę, tak? The lubut will grow. After this chocolate. Belly and lubut. Oli! Wow! Amigo! Widzisz śmigło w skarpetkach? Thank you, Abby Bernadette and Bogdan for this gift. Yeah. So thank you na salamat. Salamat kita. Salamat kita. Ito bang sa kumidali na salamat kita. Oliver, say salamat. Nie, ty musisz powiedzieć dziękuję. Tak, Oli? Patrzy się, patrzy. Pepsi. Fiu, fiu, fiu. Co ta babcia założyła? Co? Oli? Oli nie wie, o co chodzi. Zakładają mu coś na nogi. O co im chodzi, sobie myślą. Tak, Oli? Co zakładają ci na nogi? No ale cieszę się, chodźcie. Wow. Stand up. O, widziałeś to? O, buciki, warcie. Yes? O, widziałeś? No teraz będziesz miała klasę w domu. Patrzcie się na tego gwiazdora. Here we go. Oli. Teraz to będziesz śmigał, co? Pierwszy raz go w butach widzę. First time he wearing shoes, ha? Tak. Vanessa już się wzięła za rysowanie. No. Draw, baby. Co ty tam rysujesz? A, ona chyba literki pisze wszystkie, których się nauczyła. Słabo coś tu idzie. A, będzie lepiej. Proszę bardzo, już wszyscy podłączeni. Słodycze. Kabanosy. Good? Ja biorę się za czyszczenie filtra i chyba zbiornik też przeczyszczę, spuszczę wodę. Na pewno jest brudno. Popatrzcie, jak wygląda ten filtr. Z tydzień nie był zmieniany. Trzeba go umyć. To też. Teraz jak trochę upuszczę wodę, widzicie, jaki brud poszedł? Nic, z
Puszczam wodę z zbiornika i czyszczę. Tam wyczyszczony, filtr też. Zobaczymy teraz. Ciśnienie się nabija. No, może będzie ok na tydzień. Idziemy do szkoły, do przedszkola, do Vanessę zostawić i ja muszę iść do lekarza, czy mi dał jakieś, nie wiem, witaminy czy coś. Coś na przeziębienie. Danika poszła zapłacić za internet. 2000 peso płacimy i raz działa, raz nie działa. Niech się bawią, co? Ja tak się nie chcę za bardzo do niego zbliżać, do Vanessy. Tak nie podchodzę, żeby... No nie, chciałbym, żeby kurczę zachorowały też, ale obawiam się, że to będzie nieuniknione. Powiem wam, że choroba w takich temperaturach tu na Filipinach jest naprawdę nic miłego. Jak masz gorączkę i to gorąco, duszno, to i nawet i wiatrak nie pomaga. Przyszliśmy do lekarza. Baby, unsa man ka nang breastfeeder na dai? Mix. Ha? Mix. Gamix ka? Pani doktor założyła ciśnienie, myślała, się cieszył. Tak? On lubi kamerę. Ale tano budzio. Muroka kurik be. Muroka siya kabalo. Kamera to yung yatubangan. Smile. Lekarstwo. Stop. Ha?